Tutaj jest wyciek z tego zaworku. Zaraz się nim zajmę. Bo widać, że leci olej spod niego. No i pompa też cieknie. Strasznie leje się olej z pompy. Ale zajmę się najpierw tym. Tu trzeba wyjąć pierścień. Zabezpieczający zmienić oręż. Tutaj tych obudów filtra są dwa rodzaje. Są takie, co mają u góry śrubkę. A ten ma tutaj taki pierścionek. Spróbuję go wyjąć. Nie wiem, czy dam radę jedną ręką to wszystko zrobić. Gdzieś tam się już poruszył. Gdzie jest drugie ucho? No gdzieś tam jest. Chyba będę musiał kamerę odłożyć, bo nie widzę, gdzie tam to jest dokładnie. O, teraz widzę, gdzie jest. O! I tutaj, jak to wyjmę, powinno teraz wyjść teoretycznie. Coś nie chce wyjść jeszcze. Wychodzi. O. Teraz od razu widać, kiedy to jest włączone. Włączony obieg jest wtedy, kiedy jest w dół. O, tak jest włączone na pewno, czyli Z do góry jest zamknięte. Tak jest zamknięte, tak jak literka Z tu jest, a tak jest otwarte. Ten otwór musi iść wtedy na te rurki. Wtedy jest obieg duży. Tu już mam przygotowany o-ring 22,2 razy 3. Wstawię nowy o-ring, nie powinno tutaj cieknąć. O-ring został wymieniony. Przełączam na otwarty na dół i teraz już w zasadzie ręką bez kombinerek tego nie obrócę. Czyli zaczęło to prawidłowo pracować, jest bardzo ciasno. Jeszcze raz powtarzam, o-ring 22,2 mm razy 3 średnica. On tu widać już się zrobił kwadratowy. I tutaj ciekło. Mamy uszczelniony filtr oleju, może nie tyle filtr, co jego tutaj przełącznik. Duży obieg albo mały obieg. Na dół dajemy i mamy włączone chłodnice oleju. To tyle, jeśli chodzi o te tutaj wycieki. Mam nadzieję, że już nie będzie ciekło. Będzie dobrze.